Stal Sanok ma nowego trenera. Został nim Marcin Gabor, ostatnio drugi trener Krakowi, z którą awansował do Ekstraklasy. Tu, na konferencji prasowej, przedstawił swój plan na ratowanie sanockiej drużyny. Jak sam mówi, do zrobienia jest wiele, ale jest dobrej myśli. Ja jestem optymistą. Uważam, że skoro jesteśmy w takiej dramatycznej sytuacji, to teraz może być tylko lepiej. Ja zrobię wszystko od jutra, od pierwszego treningu, aby ta drużyna miała swój styl gry, abyśmy mogli cieszyć się wszyscy właśnie dobrą grą drużyny. Wyników obiecywać nie mogę, nie będę tutaj przepowiadał przyszłości, wróżył z fusów, natomiast mogę obiecać, że drużyna będzie grała dużo lepiej, będzie grała zupełnie inaczej, będzie grała efektownie, ofensywnie. No i to jest, myślę, też to, co będzie cieszyć kibiców w Sanoku, bo przecież taką piłkę w wydaniu drużyn europejskich dobrze się ogląda, więc dlaczego mielibyśmy w Sanoku nie mieć też drużyny grającej dobrze, ciekawie i ładnie dla oka. Piłkarze od blisko 2 tygodni trenują z nowym szkoleniowcem. Trener wprowadził wiele zmian. Drużyna ma grać techniczną, ofensywną piłkę, a zespół ma przejść kompletną przemianę. Wszystko traktujemy kompleksowo, to znaczy przygotowujemy zespół do gry w zupełnie nowym stylu gry, gdzie mamy dominować na boisku, gdzie mamy grać piłką, gdzie mamy posiadać tę piłkę, gdzie mamy cieszyć się grą przede wszystkim, bo tego też w Stali Sanok brakowało. To była walka, walka, jeszcze raz walka. Natomiast nie chcę do tego wracać i tutaj już na każdych zajęciach chłopcy cieszą się z tego, że uśmiechają się, że widzą, że każdy taki trening daje im tę motywację, ale daje też postęp. Pracujemy oczywiście nad przygotowaniem fizycznym, motorycznym, bo tutaj też jest spory problem, także trudno mówić o jakimś jednym aspekcie. Po prostu pracujemy kompleksowo tak, żeby nie tylko być przygotowanym na jakby zakończenie tej rundy, ale przede wszystkim na to, żebyśmy w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach, na kolejne rundy mieli stworzoną solidną podstawę. Jest to duża zmiana, bo treningi są inne. Przechodzimy trochę organizację stylu gry. Zmieniamy styl na bardziej atak pozycyjny niż to było wcześniej. Wcześniej był to, można powiedzieć, że graliśmy z kontry. Jest to dopiero były 3 treningi, ciągle się uczymy. Tego nowego stylu gry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w najbliższym meczu. Każdemu z nas ten pomysł się bardzo podoba i fajnie jakby tak się stało. Wiadomo, że to się nie stanie w ciągu tygodnia, dwóch, a nawet miesiąca, tylko potrzeba trochę czasu na to i my ze swojej strony chcemy wszystko zrobić, żeby tak się stało. Będziemy pracować i miejmy nadzieję, że z dobrym skutkiem. Podopieczni Marcina Gabora z dorobkiem 10 punktów zajmują 16 miejsce w tabeli i są w strefie spadkowej. Mimo że pierwszy mecz pod okiem nowego szkoleniowca z Resowią Rzeszów żółto-niebiescy przegrali, nie zmieniło to nastawienia drużyny. Zawodnicy zapowiadają, że w 5 ostatnich spotkaniach rundy będą walczyć o punkty. Szansa na kolejne już podczas wyjazdowego meczu ze Stalą Kraśnik.